Opłaca się w ogóle skupiać na słabościach. W latach 60. XX wieku, w stanie Nebraska Instytut Galupa przeprowadził pewne doświadczenie. Doświadczenie było odpowiedzią na zlecenie. Trzy firmy, które uczyły szybkiego czytania, chciały sprawdzić, która z ich metod jest najskuteczniejsza. I zorganizowano duży eksperyment. Ten eksperyment polegał na tym, że sprowadzono do tego eksperymentu 6 tysięcy dzieciaków ze stanu Nebraska w dziesiątej klasie, sprawdzono, jak czytają, w trzech różnych metodach uczono i szybkiego czytania, i potem sprawdzono, jak przyspieszyły. I to był eksperyment naukowy prowadzony przez Instytut Galupa, z którym ja współpracuję od 8 lat, stąd mam te dane. I to był eksperyment, który musiał statystycznie określić, czy któraś z metod jest lepsza czy gorsza, więc wszystkie te wyniki można było włożyć potem do jednego worka i zobaczyć, co się wydarzyło. I okazało się, że żadna z tych metod statystycznie nie była lepsza od pozostałych. I wtedy już w Instytucie pracował Donald Clifton. Który całe swoje zawodowe życie poświęcił, żeby odkryć narzędzie, które da każdemu człowiekowi na świecie możliwość sprawdzenia swoich talentów. To był człowiek, który kończył klasyczną psychologię. I jak się pewnie domyślacie, nauczono go szukać błędów w człowieku. I mówi, coś nam się pomieszało. Sprawdzamy nieszczęśliwych ludzi, szukając przepisu na szczęście. Pytamy tych, którzy ponieśli porażkę, jak osiągnąć sukces. Coś jest nie tak z nami psychologami. I stał się ojcem psychologii mocnych stron. Całe życie poświęcił na to, żebyśmy my mogli tak, hopsiu, sprawdzić sobie te talenty. I on wtedy tam był już na pokładzie Instytutu Galupa i mówi, hej, mamy przebadane 10 tysięcy dzieciaków, sprawdźmy. Które uczą się szybciej, które uczą się wolniej? I co się okazało? Były jakieś zależności wśród tych dzieci. Najwolniej czytały dzieciaki w tempie 90 słów na minutę, ale pomiędzy nimi były dzieciaki uzdolnione już na początku do szybkiego czytania i czytały 300 słów na minutę, czyli były trzy razy szybsze w tej samej edukacji, w tych samych stanach, w tym samym stanie. I jak myślicie, co się wydarzyło po szkoleniu z szybkiego czytania? Do jakiej prędkości przyspieszyły dzieciaki, które były wolne? Jak myślicie, to będzie konkurs z nagrodami? 180. 400. Tak samo myślałaś, ok. Szybko, bo się nagrywa. 600. 200. 160. Byłaś bardzo blisko. Byłeś bardzo blisko. Dobra. Ha, rozumiem, to jeden mózg wspólny. Super, będziemy też o tym dzisiaj mówić. Dajcie brawo do, dla zwycięzcy pierwszej tury. Ok. A teraz druga tura, ważniejsza. I kto będzie najbliżej wyniku? Jak ktoś wie, to nie odpowiada. Patrzę na Zuzę. <noise> kto będzie najbliżej wyniku, ten dostanie moją książkę. Okej. Okay. Z 300 słów na minutę, do jakiej ilości słów na minutę przyspieszyły te dzieciaki, które już były zdolne? A może zwolniły? 800, 600. Ktoś jeszcze walczy? Słuchajcie, jesteście wyjątkową publicznością, bo zawsze się ktoś trafi, jak mówię, ten konkurs, który mówi 250. A ja wtedy mówię, <laughs> a ja wtedy mówię, że to nie ten system edukacji, o którym myśli ta osoba. <laughs> Czyli w wyniku edukacji ludzie raczej przyspieszają niż zwalniają. Ok, padło 1200, tak? Czy ktoś mówił więcej niż 1200? Mm? Dobra. To była mała podpowiedź i mieliście szansę jeszcze rzutem na taśmę wygrać tę książkę. Otóż uwaga, 2900 słów na minutę. Z 300. Tak czy inaczej wygrałeś. Brawo! Książka jest Twoja. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy jakieś słabości. I wkładamy tam nasz wysiłek, wiedzę i umiejętności, i ćwiczymy, i ćwiczymy, i ćwiczymy to co? To co najwyżej będziemy średni. Zobaczcie, te dzieciaki, które czytały 160 słów na minutę po szkoleniu z szybkiego czytania, przyspieszyły dwukrotnie. Dla nich to był kosmos, ale były dopiero w połowie drogi w stosunku do tych dzieciaków, które naturalnie czytały 300. Teraz jesteście rodzicami, kto płaci za koretycję? Kto z was wpadłby na to, że jeżeli dziecko dobrze pisze z polskiego, to zapłacić za ekstra lekcje pisania? Kto z was wpada na to, że jeżeli dziecko świetnie liczy, to jeszcze nie tylko kangurek, ale jeszcze ekstra matematyka japońskiego liczenia na przykład? Nie. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że myśmy wyrośli z domów, w których nam mówiono, co, co nie działa. Wyszliśmy ze szkół, w których nauczyciele mówili naszym rodzicom, w czym nie domagamy. Kiwacie głowami wiem. Więc bardzo trudno jest przestawić sobie fokus na mocną stronę. Bardzo trudno jest sobie powiedzieć, ej, nie ma sensu tam w ogóle zaglądać. I dziś. To nasze spotkanie będzie dwuczęściowe. I w pierwszej części opowiem wam, jak rozwinąć, przyjąć i rozwinąć to, co my mamy w sobie, my dorośli. A w drugiej części, jak być przewodnikiem dla tych małych, których Pan Bóg nas posłał do naszych rodzin. Jak tam odkrywać talenty, jak im towarzyszyć, jak rozwijać talenty dzieci? Jak odkryć swoje talenty? Jak wspierać dzieci w rozwijaniu ich pasji na co dzień? Książka Izabeli Antosiewicz. Talenty. Odkryj, rozwiń, zbierz owoce. Sprawdź na www.rtck.pl ukośnik sklep. Nazywam się Iza Antosiewicz i od 8 lat przychodzę do człowieka, pojedynczego człowieka, i mówię mu, że jest wyjątkowy i niezwykle potrzebny.